Cześć, nazywam się Justyna Bruniecka i witam Cię na kanale ZUS to nie mus. Dzisiaj temat związany z przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. Bardzo często wracacie do nas z takim pytaniem, a jak mam to zrobić? A czy mam otworzyć nową spółkę, czy mam ją przekształcić? Dzisiaj w kilku żołnierskich słowach, tak właściwie jakie masz możliwości? Po pierwsze, możesz po prostu przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z o.o. Wiąże się to z procesem przekształcenia, z badaniem sprawozdania przez biegłego rewidenta, dosyć sporym użeraniem się z sądem i notariuszami, prawnikami, doradcą podatkowym, księgowym, więc jest to dosyć zawiły proces. Natomiast są firmy, które właściwie nie mają innego wyboru. To są firmy, które startują w przetargach, to są firmy, które mają dotacje, to są firmy, które korzystały z dotacji PFR na przykład. Więc są takie momenty w życiu przedsiębiorcy, kiedy pomimo tego, że wiesz, że pchasz się w dosyć skomplikowany proces, nie masz właściwie innego wyboru. Natomiast jeżeli możesz inaczej niż przekształcić się, to rekomenduję pozostałe dwie opcje. Pierwszą z nich jest sprzedaż wartości zorganizowanej przedsiębiorstwa. Czyli jakby wyceniamy swoją działalność gospodarczą, czyli to zorganizowane przedsiębiorstwo nasze i po prostu sprzedajemy je do spółki z o.o. Możemy je sprzedać, możemy je też wnieść aportem w momencie jakby powoływania spółki do życia. Natomiast tutaj trzeba mieć świadomość tego, że wraz z tą sprzedażą nie wszystkie umowy, nie wszystkie nasze prawa, nie wszystkie umowy kredytowe przejdą na spółkę, więc ma to pewne i zalety, i wady z drugiej strony. Trzecie, najprostsze rozwiązanie, chociaż tak jak wspomniałam, nie wszyscy mogą z niego skorzystać, to jest po prostu założenie spółki z o.o., przerzucenia majątku umową kupna-sprzedaży, tego co potrzebujecie, czyli maszyn z urządzeń i tak dalej, przepisanie umów o pracę z pracownikami czy umów zlecenia. Wiąże się to z rozwiązaniem umowy w działalności gospodarczej i zawiązaniem umowy w spółce z o.o. Oczywiście jest to świetny moment do tego, żeby pracownicy negocjowali nowe stawki, więc też musimy być na to przygotowani. No i po prostu po jakimś czasie decydujecie się na zawieszenie bądź ostateczne zamknięcie działalności gospodarczej i działacie na spółce z o.o. Więc jakby podsumowując, jeżeli da się to zrobić tą najprostszą metodą, czyli po prostu otwarcie i zamknięcie działalności, to rekomenduję tą opcję. Natomiast jeżeli jesteście przyblokowani dużą ilością towaru na magazynie, jesteście przyblokowani środkami trwałymi w amortyzacji, jesteście przyblokowani linią kredytową, bez której wasza firma właściwie nie może funkcjonować, nie wiem, macie jakieś unikalne licencje na przykład, które jest bardzo trudno zdobyć, to prawdopodobnie będzie trzeba skierować swój wzrok w kierunku przekształcenia, a nie takiej prostej formy zmiany działalności gospodarczej. Więc jakby masz trzy możliwości, natomiast którą z nich wybierzesz, zależy to od tego, jaka jest twoja indywidualna sytuacja i nie da się na to pytanie odpowiedzieć w minutę czy dwie. Po więcej informacji zapraszam cię na naszą stronę internetową zustoniemus.pl.